bo później będą wszyscy to, wiesz, naśladować. Dlaczego w wieku 43 lat jeszcze biegam? No jak to dlatego? Sekret. Znaczy dlatego, że zaczynasz tak, a nie od biegania. To zależy, nie? Bo to czasami serio. Z takimi się jeszcze gorzej gra, jak wiesz, z tymi, co chcą grać coś, nie? W kościele tyle wody święconej, co dzisiaj dostałem, to na cały rok, nie? Co byłeś? No, ksiądz powiedział. Ksiądz wyczuł z daleka. Wody święcone, mówi, ten, duży, obficie. Mówi, ten chłopak dawno nie był święcony. Oj, dawno nie był święcony. Od komunii pana nie widziałem. Ktoś popatrzył na Jacka i go z wiadra od razu. Księgu z dyngu z razu. No to co, Jasiu, powiedz jako kapitan, zaproś tutaj na mecz wszystkich. Nie zdążą dojechać. Bo to będzie za tydzień. Na popku na arenie. To zaproś na następny mecz. Z kim gramy? Właśnie nie wiem. Szczaniec? O, Szczaniec. Chyba Szczaniec zapowiedź. Dobra, ale może skupmy się na tym dzisiaj meczu. Kto tam idzie? W tym środku. No to twoja siostra. Budzy, no. Trzech siostra. Trzech bramkarzy. No panowie, chwyćcie się za rękę i... Tuliczek będzie udany. Ostatnio zrobiliśmy z bohatera, z pilota tablicę, dzisiaj jest manualna, także będzie chyba porządek większy. Przed meczem na murawę. To jest kurwa sekcja jogi. Tamten leżał, ten leży. Nie, bo później będą wszyscy to, wiesz, naśladować. Dlaczego w wieku 43 lat jeszcze biegam? No jak to dlatego? Sekret. Znaczy dlatego, że zaczynasz tak, a nie od biegania. Panowie, ktoś jadł kiełbasę, kurwa, jutro jest niedziela. Tak się komuś odbiło białą kiełbą. No ja mówię, że dobrze wyglądasz, nie? Że w formie jesteś. To, że dobrze wyglądam, nie zmienia tego, ile mam lat. Wojtka, bodźcuje się, zobacz. Muszę go trochę podbudować, tak, żeby wiedzieć, że ma troszkę... Tak, wsparcie ma, nie? W zespole. To jest ta sama Natalia Jokerów? Tak, no, pewnie. Przeciwnicy w strachu.
chłopaki, zejdźcie tam na bok. A Zajek poszli, a elegancko. Jeszcze dowolna. Dobra, jest wasza, jest na pewno lepsza. Dawaj, hop. Dzięki, żyjemy, 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 żyjemy. Daj po jednym. Samo, to samo, to samo. Panowie, 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 hej! Mają. Dobra, wstanie, graj. Popisanka. Czas. Niech mówi, że zamknięta wódka. Tak, zapomniałem. W Michu jest ten, specjalny. Michu, tu się pasiemy dzisiaj. To czasami się najgorzej tak, takie mecze gra. Ale oni zremisowali z... Do zametem niby. No, z zametem. Tak się mówili coś chłopacy. Nie wiem, czy to na wyjeździe, czy tutaj. Kurczę, nie, chyba tutaj. Musimy sprawdzić. To zależy, nie? Bo to czasami serio. Z takimi się jeszcze gorzej gra, jak wiesz. Z tymi, co chcą grać coś, nie? Kurde, złapałem, nie nagrałeś akurat. Nie, jest, jest. Jest? Co, lecimy. Sznuk Hociule, Wielka Sobota, na Zajączka. Mam nadzieję, że prezent od piłkarzy Zorzy Ochla, od nas trenerów i od całego sztabu. Życząc Państwu wesołych świąt, życząc Państwu wszystkiego, co najlepsze, jeżeli chodzi o jajka, niespodzianki i różnego rodzaju inne króliczki. Dziś dopełnimy wszelkich, mam nadzieję, formalności, żeby było też za trzy. I tego Państwu życzę. Miłego oglądania, miłego przeżywania naszych kolejnych emocji, tym razem świątecznych. Do zobaczenia u siebie za tydzień z Wiktorią Szczaniec, a dziś Sznuk Hociule. Dobra, dawaj. Szybko zaczniemy. Szybko skończymy. Szybko skończymy, mam nadzieję, że będziecie szczęśliwi, tak? Zgadzamy tą połowę, panowie, nie? Z życiem, z uśmiechem, z radością, panowie. Dalej niech ta piłka nas cieszy, panowie. I na Zająca jedziemy sobie z dobrym jajkiem. Dawaj, hop. Głośno, głośno, głośno. Jeden za wszystkie! Jeden za jednego! Dawaj! Poszerzaj!
Kończu! Stamtąd tuż kieruneczek tam! Nie uciekaj w to samo, co Kończu dał! Karny? Kurwa! Kartka, karteczka za to, patrz. Czerwon! Wow! Tak się przychodzi na meczu w garniturze. Sam jest? Czemu jest sam? Czemu nie piszczesz? Przecież to ręka jest niebieskiego! Jeszcze czyja jest? To jest ręka ewidentna, panie sędzio! Masz, podwój! Po co? My to zabierzemy, po co? Jacek, po co? Po co taka głupota, powiedz mi? To już patrzy, stąd wyszliśmy! Janek już dał sygnał, żeby to odkręcić! Ej! Praktycznie, jeżeli my nie wariujemy i nie dajemy kurwa kokosików sobie, to on nic nie może tu zrobić. Jeszcze grają kurwa jednego mniej i siedzą nam pod polem karnym. Tam, że pokręcił sobie pan sędzia troszeczkę swoje kurwa filmy, ale my znowu dajemy kurwa małe granko jakieś, jeb, ostatnie podanie. Nie, to ja rozumiem jeszcze, że skaczę też, ale lokujcie tam, gdzie jest bezpiecznie. A bezpiecznie jest, panowie, naprawdę, gdzie przestrzeń wolna dla wahadełek, dla ludzi, którzy z przodu też wychodzą, dać im tą piłkę. Przecież mamy jeszcze kupę czasu, oni się nie garną do tego, że po stracie od dziewiątek lecą od razu z kontrą. Tylko pierdalają piłę. Oddają nam piłę. Panowie, no kurwa, trochę mądrości takiej i przyspieszenia. Cztery zmiany. Jacuś, żółta kartka, nie chce grać w 10, więc Jacuś, Miki, bramkarz i Dzieluś, tak? Na tej zasadzie. Guła pod napastników jeszcze na chwilę, więc teraz Adi idzie do ciebie na defensywkę. Janek podziel tylko mu boisko, sektory, żeby nie robił głupot. Na tej zasadzie i za chwilkę reszta też do wejścia. Grzesiu na prawą stronę, tam do trójki. Słuchajcie, wypunktujmy sobie ten mecz na spokojnie. Na spokoju. Tutaj kurwa nie musi być 9. Punktujmy kurwa ten mecz. Panowie, mi się wydaje, że my kurwa dla nas ten mecz wszystko. Że my kurwa nie mamy takiego kurwa podejścia, żeby kurwa ich docisnąć. Kurwa co tydzień mamy ciężkie mecze, kurwa. Siedzą nam na plecach, napierdalają nas, a dzisiaj mamy kurwa mecz przeciwnika takiego, żeby docisnąć. A my już kurwa co my nie chcemy, dlaczego nie chcemy? Tu jest szansa, żeby kurwa naprawdę strzelić sporo bramy. Co to jest 2-0 z przeciwnikiem, który kurwa trzech podań nie może wymienić, gra jednego mniej?
No panowie, to jest piłka zagrana do tyłu, czy jest niedokładna, k***a, siadamy. K***a tam, niech oni czują, a my patrzymy, k***a, czy wyjdzie, nie wyjdzie, oni dobiegają, machnie nogą, my się odwracamy, no k***a, idziemy od razu. K***a, naprawdę, to jest k***a, odbieramy tam i oni sami będą nam podawać. Here I come. Oh, here I come. Oh. Jak w tej sytuacji miał się zawodnik zachować? Kiedy chronił piłkę, jak miał się zachować? Jak miał się zachować, kiedy jest przed piłą, gość już atakuje go z tyłu? Jeszcze? Weź pierwszą deseczkę ładnie. Brawo, Krzyś! Ja dodawać to czy nie? Dodaj mi umowyczkę, tak blisko. Co jeszcze, wpada we mnie, on się nadziała. Jeszcze nie, lepsze później nie. Zrobił, nie? Ten do ciebie gada, zamknij się już, kurwa, a do przodu nie czerwoną kartkę, żółtą kartkę. Mówię, to jest on błąd za błędem robi, to jest straszny gość, naprawdę. Jeszcze nie wytłumaczysz mu nawet, tak jak chcieliście powiedzieć, że wierzba nie do niego mówi. Już mu nie wytłumaczysz, on kartka i... Znaczy to jest okej, każdy może popełnić błąd, tak, a nie, to nie jest problem, tak? Tylko chodzi o kwestię teraz... My tydzień temu gramy, gościu przyjmuje, trafia mu w rękę, jest ręka, widać, no. Błąd techniczny, mówi, że to nie jest błąd techniczny i ręki nie ma, nie? No, a interpretacja tydzień temu, a tutaj, nie? A tutaj, gdyby on tą rękę nie zrobił, to by stracił piłkę, bo przecież on sobie ją przytrzymał. Czyli przywilej miał z tego, tak? Tak, miał przywilej z tego, tak. Dokładnie. Ale to wiesz, że oni interpretują to dziwnie, bo tak polu karnym niby jak obrońca tak zrobi, to żeby nie widać karty. Tak. Takich tam a w drugą stronę w ataku, jeżeli no. To masz, to jest ręka. To jest ręka.
nie? No, jeżeli jest błąd techniczny, to jest błąd techniczny. I to jest wina zawodnika i powinien być ręka. Tak. A nie jeszcze idziemy w kierunku, że dajemy przywilejowanie. Kabaret. A goli oni są złe, przepraszam. To nie za głęboko. Kurwa, nie jesteś za głęboko. Słuchajcie, żeby zabiegał czas. Brawo Krzysiu! Sprawdźmy, co żona kazała jeszcze kupić. Świkła, ogórki. Lepiej do 13 były. No właśnie, muszę je napisać. To teraz to już... Co ze stacji? Co ze stacji? Tak jest. Teraz to już tylko wino wytrawne. I hot dogi. Oli! Zasuwaj mi lewa strona, Misiek! Dobra. Ale będzie, Oli, spokojnie. Zamykaj, zamykaj poze mnie. Zdrasty! Dajcie. A pójdzie normalnie, no, kto wygrał mecz, ten. Tylko nie kręcimy się szybko jak zawsze. Też ma profesjonalne. Tak, dobra. Uwaga, 3, 4. Przyjechała zorza, od razu zobaczyła, co się dzieje. I trzy punkty skasowała, a teraz szaleje. La, 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 można, można. Tak jest. Można? Można. Tak smakuje popcorn. Tak smakuje popcorn. Trzy punkty. Wszystkim wesołego. Aleluja. To nasze, Mieciu. Nie chcesz trochę popcornu, Mieciu? Ze mną na półeczkę.
Moko. Idzie w świat i je nacenzurowany. Dziękuję Mieciu. Dziękuję. Mieciu Mierzwa. Historia świebodzińskiej piłki. Dziękuję. Kończąc ten cudowny weekend, Popcorn Arena 5-0, 3 punkty. Lepszego zajączka nie mogą sobie wymarzyć. Wszystkim jeszcze raz wesołych świąt. Do zobaczenia u nas w domu. Dziękuję.